Dobra. Wy się trzymali, ja pływałem. Okej, okay, no i co Artur, wszystko obskoczone, okay. Czyli kolejne ważenie na razie, nie? No i Kasia mi przygotowała śniadanko, już jesteśmy po ważeniu. No, tego pięknego mora widzieliście, no mega, mega gratuluję chłopakom. Przede wszystkim, a widzicie, ja sobie teraz jem, bo jestem mega głodny już. Artur, a ja też mega razem. Głodny. Jestem bardzo głodny, mamusia mi przygotowała jedzonko. Ty a już ja już zjadłem. Okej, okay, a ja mam, widzisz, herbatkę, no i mama mi tutaj dała jeszcze paróweczki. I takie co my jedliśmy też, Milanku, wiesz? Tylko no. Tacie musieliśmy podgrzać, bo się spóźnił na śniadanko. Także dziękuję ci, moja kochana żono. I to widzisz pewnie w kamerze, będziesz oglądała, także będzie ci milej. Cześć kochani. Słuchajcie, nie udało mi się stać na to poranne ważenie. No niestety wczoraj była taka burza. Złapała mnie jeszcze w tym domku w łazience. Więc czekałam godzinę, żeby się po prostu przetransportować z domku do busa. Przez co się bardzo... No nie wyspałam, tak, bo byłam tutaj późno w nocy u chłopaków. No i wstałam sobie tak o 7:00. Także niestety znowu na tym porannym pierwszym ważeniu był Damian. Ale to nic, jeszcze jesteśmy tutaj jutro i w niedzielę. Także myślę, że na coś tam się załapię. Popatrzcie, jak nam się zmieniła pogoda. Fajnie, ja się cieszę, trochę takie ochłodzenie, bo wczoraj się spiekłam na słońcu dosyć. Zaraz myślę, z Damianem przewieziemy te zestawy. On poszedł teraz do łazienki. Jak wróci, to sobie przedyskutujemy, na co tutaj stawiamy w dniu dzisiejszym. No i co, nim przewieziemy te zestawy, to jakąś taką kawkę sobie, myślę, wypijemy mocniejszą, żeby się rozbudzić, bo odkąd wstałam, to jeszcze jestem taka... Nie wiem, chyba jednak lepiej mi się śpi na dworze niż w tym busie. Wiadomo, na świeżym powietrzu to na świeżym powietrzu jednak. Chodź, Ayram. Także ja się już biorę za wstawianie tej kawy. Damian, mam nadzieję, po drodze z łazienki intuicyjnie weźmie z lodóweczki mleczko, jakąś czekoladkę i rozpoczynamy kolejny dzień. Dajemy troszeczkę większe przynęty dzisiaj. No jak wiecie, nie jesteśmy przy kijach, niestety to co mieliśmy w wiaderkach, to nawet nie było nam w stanie zejść z pompem. No ale będziemy coś tam rzucać, chmury idą, ale zmieniamy na szybko. To jest ta nasza taktyka, którą obgadałam z Damianem. Tak? A coś mówiłaś? Tak, że wrócisz z łazienki, jak się wykąpisz i obgadamy taktykę, na co rzucamy zestawy. No, czyli wątroba, Milanku, Milan. Proszę zejść z kadru. Zaraz będziemy przygotowywać PV-ki. Ubrałam się tak pod kolor właśnie opakowania. Dwa zestawy. Czyli... Ten pierwszy już widzieliście, to jest wątroba i ten taki od The Greata to takie... Z aminodipem jakaś kulka. Taka, tak, właśnie. Białkowa. A tu jest, słuchajcie, mieliśmy na Biomarin, mieliśmy jesiotra, ale na Demona nic się nie działo. Stwierdziliśmy, a że postawimy teraz, kombinujemy, bo i tak jak wiecie, mamy te wiaderka nasze, one są praktycznie pełne. Słuchajcie, no nie wyrzuciłem, zaraz wam pokażę w ogóle. Przygotowaliśmy żarcia. Bo my nie mamy szans, żeby to wyrzucić. Nie udało się, no nie udało się wyrzucić, a więc tutaj postawiliśmy Signala, bo on jest intensywny, także będę chciał się trochę przebić w tym mule. I tak te zestawy będą wyglądały. Do tego jeszcze malutką siatkę PVA będę robił. I tutaj zrobię koralik. Trzech, czterech kuleczek Biomarin, no bo mamy tak przynętę przygotowaną. I z The Greata te kulki Bloody Fish. Jest, słuchajcie, nie zerwało się, to jest połowa sukcesu. I skończyliśmy. No ale myślę, że kiedyś nad tą wodę przyjedziemy z łódką. Nie, zdecydowanie są piękne ryby, nie? No. Jak pokazują z tamtej strony, głównie jak łapią chłopaki. Tak. Nie łapią daleko, słuchajcie, bo tu można rzuty łowić. 70 metrów łowią wszyscy. Mm-hmm. 70-80, tak mówią. No, widzę, a ile dorzucisz też tą wędką, jak nie? Jak widziałem, my rzucamy tu na 70 metrów. No właśnie. Tylko, że oni cały czas pracują z pompem. Słuchajcie, jestem wściekła na Damiana. Właśnie rozwalił kolejnego z pomba, gdzie prosiłam, żeby wymienił, bo już żyłka mu się zaczyna szczępić. Chciałam, żeby ją troszkę... byłam zła, a tu popatrzcie, co on ciągnie.
chciał przerzucić chyba zestaw, bo już ze spompowania nici i ciągnie czyjąś wędkę. Słuchajcie, tyle nam się z tego wiadra udało wysypać. Zostało dosłownie na kilka rzutów. No niestety Damian nie posłuchał się i straciliśmy drugiego spomba na tym wyjeździe. Ja pierniczę, masakra, słuchajcie. Ale słuchaj, niezła wędka. Foksa. Foksa, o, foksową wędkę wylosowałeś. Wygrałeś na tych zawodach. Straciłeś dwa spomby i wygrałeś wędkę. Hurra! Wolałbym spomba, szczerze powiedziawszy. Ja też bym wolała spomba, bo my już tutaj nic nie zrobimy, słuchajcie. Czekaj, to tak tu się łowi. Słuchajcie, jak ktoś z was stracił wędkę i opisze nam dokładnie jaką, jaki kołowrotek i jaki był założony ciężarek, haki, wszystko, to mu zwrócimy. Kasia była z bucika w sklepie, w Selgrosie, Boże. Eurospar, co to było? Spar. Pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy na mnie trąbili. Tam nie ma pobocza, musiałam iść drogą, niestety. Ale kupiła nam... I dziękuję, że nikt mnie nie zabił. Ja ciepłego piję, no bo nie mogę. Bo jesteś chory. Z racji mojego gardełka. Cieszę się, że w ogóle dostałem. No, prognozy pogody oglądamy. O, i Arturek przyszedł. O, dzień dobry. Chciałbym ogarnąć plan działania. Wizytacji. Jasne, nie ma problemu. Dzisiaj Kasia idzie na ważenie. Słuchajcie, mamy branie, a już właśnie szliśmy. Pusto. Pusto? No co ty? Pusto. O. Nie. Ja pierdolę. No. Ale lipa. Dobra, idę. Podpływają. Zobaczcie, małe siotry. Nie wiem, czy je widać. Widać. Przy ścianach pływają. Takie malutkie. No tu malutkie. Widzimy pierwszych ludzi. Dochodzimy, Milan, nie? Do stanowiska. Wczoraj mieliśmy chłopaków odwiedzić z kamerą, ale było branie, Kasia leciała. Wczoraj to chyba wczoraj było, nie? No właśnie. I tylko wszystkim mówiłam dzień dobry. Idziemy, zobaczymy, jakie mają samopoczucie po ciężkiej nocy. I też ci przyczepa. To tutaj był luksus. Spokojnie, luzuj. Hej! Dzień dobry. Dzień dobry. Co ty? Oficjalnie. Dzień dobry. Jak tam? Jak tam po burzy? Samopoczucie. Ciężko? Ale wy tu mieliście luksus w takiej przyczepce. Lecimy na kolejne stanowisko. Milan, omijaj kałużę, o matko. I już prawie... Na wprost się patrzy, to on idzie, tak oszukajcie. Już prawie było po spacerze. Idziemy, kolejne stanowisko. Dochodzimy, zobaczymy co tutaj. Uśmiech! Dzień dobry. Dzień dobry. W końcu na żywo można zobaczyć, że nie na YouTubie. Tak, bardzo nam miło. Mieliśmy być wczoraj. Jakie ładne. YouTube. Ale nie wyszło. YouTube, nie. Cześć Mariusz. Cześć. Damian, Kasia. Kasia. Młody Milan. Przywitaj się, no. Nie zło, tylko no o batonie myśl. Idź tam do panów. Chodź, powiem. Nie wstydź się, no. Co się dzieje jest u was? To nic. Dobra, posłuchajcie. Też nie będzie tu ważenia? Nie będzie ważenia. No, za późno. Chyba, że w niedzielę przed obiadem, nie? Ale nie, w niedzielę ostatniej jest o 10:00 chyba, nie? Nieważne, no. O 10:00 będzie odjazd. No. Okay. Za 50 do 15 powychowujemy, zanim przyjdą. No tak się dziś dowiedzieliśmy. Tak właśnie mówili. No to nie jest, no słuchajcie, idziemy się przejść, bo wczoraj mieliśmy to zrobić, ale niestety branie nas wtedy... To wczoraj było branie? Pogoniło? Nie, no, wczoraj. Chcieliśmy się zatrzymać, ale no nie wyszło, nie? No. Kazał mi biec, ja tak biegłam, szłam, biegłam. No, tak. Prawie padłam na tym pomoście. No. Idziemy, z każdym kilka zdań się za ten pogadać i o 5:00 jeszcze ważenie to pewnie... Tylko nie ochlap pana. Oła! Dobrze, przeciwnika mi skasowałeś. To się liczy. Jeden kulawy już do wędek. Powiedz panom powodzenia. Powiedz powodzenia i cześć i powiedz idziemy dalej. Widzimy się jutro, albo jeszcze dzisiaj, zobaczymy. No tak, do zobaczenia. Dobra, to później. Ochlapałem pana. No ochlapałeś. Uważaj na kałużę. Kolejne stanowisko, nie ma nikogo. Czyżby nie, coś... no jak, chłopaki się tam przyczepią. Aha, siedzą w przyczepach, dobra. Dzień dobry. Coś się dzieje? Ja dzieje
Jeszcze ważyć nie będziemy, do 17 jeszcze czas, ale na razie przyszliśmy, że tak. Czyli na razie nie ma też co ważyć. Chwilowo z każdym stanowiskiem. No to nie jest o to tak. Dobra, to jak macie jakieś ryby, znaczy nie macie, siotra macie, tylko nie wiem, on wchodzi w ten? Normalnie? To nic, jeszcze może coś będzie, nie? No, chodźcie, idziemy. Idziemy dalej. Ładno, no to powodzenia! Na banana, bo już jeden. Teraz idziemy, słuchaj, porozmawiać z kolejnymi uczestnikami tych zawodów, tak? I nie ma ciasteczek. No. Dzień dobry, dwa. Hej. Jak tam, chłopaki? No niestety tylko jesiot, ale a ci udało nam to też się nie liczy. Te puste brania to no słyszałam. Zrobić jakąś rybę? Tak, mamy jesiotra. Ciekawe wygląda. Okay, ale ładnie. Bo i tak się nie waży ich, nie, Damian? No, chyba tylko... 20, no. Ale no to pięknie. No to ładnie. Wyglądał bardzo plamiście. Taki... A jak przetrwaliście burze w namiotach? Też wam gdzieś poleciały? Nie, trzymaliśmy je z jednej strony kolega, a z drugiej ja. No ja tak myślałam, że wszyscy ale w namiotach będą tak fajnie, nocować. Troszeczkę słonięci, nie? A w tą stronę wszystko. No. Tylko, bo tam że mieliśmy próbowali. Wiatr od tej strony w tą. Aha! Dźwigało, no, że szok był, no. Milan, chodź, no bo tu jeszcze też tak wbić te namioty cienko w ten kamień, nie? Nie, no w śledzie nie da się wbić do końca. No tak, no tak. Jest. Nie wpadnij do wody. No taki bardzo ładny jasiuteńki był. Pokazać mi? Aha. No faktycznie. Pokaż mi. Zaraz tak zobaczysz, poczekaj, popatrz. No zobacz. Jak rekin wygląda, co? No. No strasznie no. Taki plamisty. Ty chyba byś się go wystraszył, jakbyś zobaczył. Nie, nie. Pokazuj ryb tamtego roku. Jedyny jesiot, który żeśmy wyciągli. Szybko do piłki. Dobra, idziemy dalej no. Na stanowiska, żegnamy się. I życzymy karpy. 17 ważenie, to prawdopodobnie Kasia jeszcze tutaj się przejdzie z kamerą. Słuchajcie, dochodzimy do kolejnego stanowiska i widzę, ktoś tu ma identyczną koszulkę jak ja. Pozwolę sobie zoomować. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Jak tam chłopaki? Dobrze. Macie, będzie coś do ważenia o 17? Coś nie. Tu jest? Do 17 okay. Się poznałem. Okay. Aha. Rozumiem. Czyli mocno, jeszcze dużo mocno pracujecie nad tym. Tak. Ej. Wszyscy się modlili po pewnej nocy. No niestety tak, bo przy tej duży to pośrednio. W ogóle. No. Dobrze, nie przeszkadzamy wam, pracujcie, no. Bo macie 35 minut. A do rana to tyle godzin, że masakra. Powodzenia. Dzięki. Jeszcze nie, ale zaraz wypiję pewnie. Okej, okay, i kolejne stanowisko. Zobaczymy, czy tutaj jakieś rybki już są. Kołyska zamknięta. Coś tam jest? Jakaś niespodzianka? My jeszcze czekamy na ryby, także mamy jeszcze czas, do niedzieli jest czas. No jasne, ale to co, nie macie ani jednej? Nie, dużo dużo pustych brań, nie? Ale te puste brania to wszystko tutaj. Ale ryba podejdzie. Podejdzie, tak tam roku było to samo. Przez pierwsze dni nie było w ogóle brań, później podeszła do tej brzegu i... No, tak, coś tutaj... No wcześniej zawody były, coś Artur mówił, to wszyscy z łódki wywozili pewnie na środek. Ryba jest nauczona tutaj, tak, bo tu każdym razem jest wywózka, jest na sam środek. I to widać ewidentnie, że z pierwszy dni jak się przyjechało, tam się sami się spławia. A teraz coraz bliżej brzegu na wschodzie. No, już... O ja, ale tu fajnie macie, w tym spaliście jak była burza? Nawet utrzymany, żeby to runął. Zostawiliśmy go busem, bo biało w naszą stronę. No wiem, tak mówią tam busem, też chłopaki, no. Ja się zmienił. Plus jest tego namiotu, że z tamtej strony jest opływowy, nie? Mm-hmm. To nas uratowało. Ale fajnie tak, kurczę, spoko tak spać, można bez podłogi. No ja pierwszą noc spałam na tym, na leżaku. Nie, bez podłogi nie polecam spać, bo... Nie? Tak, lauczek już zaczęło się skraplać. Aha, no tak. Kiedyś czytałam, że ktoś tam wskaże, że te miwagi, że ciekną, wie? Przeciekają. No, a ktoś powiedział, człowieku, załóż sobie podłogę, to zrozumiesz do brzegu, nie? No. Nie chciało nam się zakładać, nie sądziliśmy, że tak będzie drastycznie wczoraj, nie? Trochę bardziej tak. O, tak. I następne, popatrzcie, stanowisko. Stanowisko numer 7. Numer 7, puste. No to dobrze, to nie będziemy z wami. Dobrze. Nie przeszkadzamy, Anka, powodzenia. Odpoczywajcie sobie. Słuchajcie, kolejne stanowisko. Widzę wrocławskie blachy. Alo, jest tu staj? No na pewno. Do was. Całym kompletem. Tak. Znaczy na ważeniu tak musi być, ale... Dawaj, żółwia. Siema. Cześć. Jak mam opaśnięcie? Ja ci ściągnę na pisze. Dzieci są, witam cię. Fajnie jest, fajnie. Nie ma ryb, ale jest fajnie. Przez trzy dni nic kompletnie się nie działo, nie? Żółw schowy.
masz brzuch. Tylko ty, jak brzuch chowasz, to ci oczy wychodzą. Ale co? I słuchaj, ostatnia noc, żeśmy zapali 11 sztuk. I z ostatniego miejsca żeśmy na czwarte skoczyli. Czyli ona po prostu przyszła. Przyszła. Przed ostatnią noc patrzyliśmy, była na 200 metrze, 150 i myśmy mieli na 120 chyba, czy 110 położone zestawy. Mhm. Ja mówię, zobaczysz, w nocy będzie Eldorado. I faktycznie, nie? U nas ta w nocach zaczęły się brania, tak. Do rana samego już mieli brania, nie? Samego rana. Fajnie. I przy tym kurde dwie dwudziestki, kurde, nie, naprawdę, fajne ryby połapaliśmy. Zawsze łowiły tam te ostatnie stanowiska. Takie robaki na ewentualnie tu trzeci nie zbyt, ale że inne łowią, to ten brzeg mało. Ten brzeg bardzo mało. Grobla, nie? Zobacz, grobla w ogóle, to jest topowe miejsca, nie? 15-16, nie? To dobre, a ja słyszałam, że te nasze jest takie dobre pod tym dębem. To jest dobre miejsce na dużą rybę. Na dużą rybę, nie? Tam się nie łowi się często, ale tam? Tak, treściwie się łapie, nie? O, tutaj już się ten cypelek zaczyna, tak? Dobra, zobaczymy. Dzień dobry. Już tu jest stanowisko. Dzień dobry. Cześć. Jak tam, chłopaki? Co się dzieje? Czyli nic tu nie będzie ważone o 17, tak? Nie. No to dobra. No, jeszcze. Jeszcze trochę jest. Idziemy sobie. To powodzenia. Dzięki. O, tutaj przecież mieszane stanowisko się zaczyna. No. Mieszane grono. No, będziesz tak ciągle powtarzał, weź tą czapkę z oczu. Hej. Idziemy. Dzień dobry. Cześć. Ojej, co ja tak to zoomowałam? Kasia stwierdziła, że kamienie nagrywałam. Kobieta i mężczyzna. O, jakie ładne wędki. Co to za wędki? Tajemnica. A słuchajcie. Ładnie to wygląda. Nie, mamy jedną rybę. Pierwszego dnia co złowiliśmy, a teraz się czuję tak. Ja! Mamy i po tej stronie cicho. No. Wszyscy tutaj liczą, że się to odwróci gdzieś tam jutro, nie? Że ta ryba przyjdzie tutaj właśnie i wtedy wy połapiecie. No my najbardziej na to liczymy, no. No właśnie. Dobra, idziemy dalej. Z tego co widzę, to tylko tam ci łowią. No. Trzymamy kciuki, żeby tu jeszcze przypłynęła do was. A ty co, testujesz wszystkie krzesła po drodze? Chodź, Misiek, idziemy dalej. Wygodne? Chyba tak, takie szerokie. Słuchajcie, pierwsze stanowisko, że ktoś pije winko tak ładnie w kieliszku. Aż sobie to muszę nagrać, co za kultura. Nie, no ładnie to macie. Ale tam po burzy słyszałem śpiewy, jak dochodziliśmy do ryby. To tam gdzieś śpiewy słyszałem. Na 21 chłopaki, do drugiej nocy szalałem. Ja. To grubo. Ale o murach jest nie wycofany. No. Nie żyje, nie? 24. Nie, już przeżył. Nie, przeżył. To mówili mi, że tak. No widzisz, takie... To dobrze, my się bałem, że... Nie, siedzieli go, dotleniali cały czas i ten... Odpłynął normalnie? Tak. On padł, on się wyłożył tak 10 metrów od brzegu, no ale weszli po niego i potem już go cały czas i normalnie było. To samo było u mnie na zawodach. A tamta strona łowi dzisiaj. Najmniej nasi znajomi tam. No tam Przemek globalny z piścikiem złowili w ciągu godziny 2-4 sztuki. Okay. Ale Paweł też od rana złowił 10 sztuk. Ale kochani, nie rozkopuj tego. Ej. Wszystko przedział 7-12. No, takie mniejsze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest tu ktoś, popatrz, siedzą panowie. Jest. Łowią ryczki. Mamy was. Jak tam panowie? Leszczyk był. Ale mały, 4 z groszami i cisza. Czyli nie ważymy. Nie ważymy. Dajemy na pozostałej troszeczkę swobody. Okej. Okay. Niech działają. Słuchajcie, byliśmy na tym brzegu. No tutaj jak pytaliśmy wszystkich, nie było specjalnie ryb, nie będzie żadnego ważenia, nikt nic nie połapał. Oczywiście no może to się zmienić przez noc, tak? Także rano jak będę tędy przechodzić ja lub Damian, to zobaczymy, to może coś będzie, może coś pokażemy. No póki co tych rybek nie ma, więc udajemy się na kolejny brzeg, ale żeby to zrobić, to na razie musimy, co tam? Nie, no nie udamy się na drugi brzeg, bo jest po 17, a o 17 jest ważenie, czyli tam poszedł Artur już zobaczyć. Aha. A my dzisiaj mieliśmy z kamerą tutaj być, nie? No. No dobra, słuchajcie, to nic, może ja się jeszcze przejdę w tamtą stronę, zobaczę, co tam mieli ciekawego, bo jeszcze tam nie byłam. No i tyle. Tak.
No, o, tam, się, poczekaj. Bo to jest... śmierdzące jakieś wziąłeś. Nie, bo to jest... grefik. Nie grefik, czekaj, to jest winogrono. Pięknie pachnie winogrono. No, no pachnie, co ty mówisz, że śmierdzą? No zobacz jak ładnie. To winogronko przecież. Ale on nie lubi winogronka. Nie, nie lubi winogronka. Truskawka waniliowa. No, truskaweczki też nie lubisz? No co ty? Lubisz, co ty? Nie, fajna jest, co? Nagram was jak rzucacie, no żebym miał dobrze bitek. No to... Ale nie macie koszulek odpowiednich, na plecach napisów nie ma, to żadna przebitka. Weźmy na napis ten markerem. Nie ma, ten Steam na plecach, to co to za przebitka? Ale jaka patrz rękawica profesjonalna. Ale jakie bary ten po lewej ma, nie? Po prawej. No, to mówię Goliaci sami, kurde. Stary, ale jakie bary. Stary, ale jakie bary. To wezmą się młodzieniaszek. To te browary z niego robią. Pięt i spicy. Tak. I na ostro. Cały czas. Jesteśmy po kolacji, po ważeniu, które de facto się nie odbyło, bo nie było co ważyć dzisiaj na tamtym brzegu. No i co? Idziemy teraz zgodnie z obietnicą do Damiana i do Sebastiana na chyba kolejny gulasz, który nam wczoraj obiecywali, my zjedliśmy, ale dzisiaj miał być jeszcze raz świeży, także wybieramy się i bierzemy Milana. Lecimy. Wędrujemy, wędrujemy. Milan, oczywiście gumę mam we wciąga. Zjadła w niej kolację, to może. Pozwoliłam mu kilka zjeść, prawda? Taki mieliśmy układ, że jak wszystko zje, to wszystko zjadł. Zobaczcie, jak tu dzisiaj spokojnie. O. Wczoraj wszyscy ogień, ogień. A dzisiaj nawet Sebastiana i Damiana tam nie widzę w tle. Co tam, chłopaki? Wieczorna wizytacja. Siema. Siema. Hej. Coś połapane? Nie, biber tylko odlatuje. A ja przed chwilą powiedziałem, że nikogo nie widzę, chyba spokój dzisiaj. Idę do chłopaków, bo mieli gulasz dzisiaj robić jeszcze, na który nas zaprosili. Idę się zapytać. Jeszcze chyba go nie zaczęli, ale pewnie wie. Ja nie chcę nic mówić. Ale ja właśnie szybciutko sprzątam. Żeby nie było widać. Patrz, jak tu pan ma fajne kółeczki zrobione. Ja powiem tak, miała być 18:50, gulasz, ja coś pamiętam, ale chyba zapomnieliście, chłopaki. Co, już co ma? Myślisz, że ja o tobie zapomniałem? A macie coś gotowego? Ja go o drugiej po południu... Ty, o, słuchaj, kurde. Damiana z żoną zaprosiliśmy. Ja mnie musisz wjeżdżać tam, wjeżdżaj tam. No to spoko, no to wchodzę do was z kamerą. Żeby nie było. Siema. Siemanko. A, no to wy co, a już coś gotujecie, tak? Przygotowujecie. Tak. Słuchaj, to zobacz tutaj. Akurat nie na ogniu, ale... no miód malina. Tu jest a nie mogę cały... zobaczyć? Pewnie, że może. No mama cię podsadzi. Ale ja nie mogę dosięgnąć. Chodź, ja ci pomogę. Zobacz. Zobacz. Jest okej? Okay? Wow. No fajnie w ogóle, ale tak tu fajnie macie przebieg, nie? No, ekstra. No. Przyszliśmy do was i zatrzymujemy się tu już. Ja najbardziej, zapraszam. To jest super. Pizza? Tak, tutaj śpią ja panowie. Ja śpię tam, zobacz, ja śpię tam, a wujek Damian śpi tutaj. Jest bomba, nie? A dlaczego to nie śpica? Bogata, a dlaczego to obojka nie śpica? Chcecie przejść i wrócić za... Nie, my już, Damian, byliśmy tam. No to... Na ważeniu, którego de facto nie było, bo tam faktycznie... Jest gdzieś? Posiedzieliśmy dłużej u Marcina i u Krzyśka, a tak to tam w ogóle żadnych ryb nie było. Dobrze zadipowane? O Jezus Maria, ale śmierć. Co tam masz? Jakiś, nie wiem, hot demon czy co, no. To... Co to coś jest? Ostrego jakiegoś chyba, nie? TNT Spice. No. Możesz sobie tam podejść. A to jest to, co Krzysiu i Piotr, i ten, Krzysiu i Marcin też. Tam macie, tam masz, Damian, możesz podejść sobie zobaczyć, na co łowimy, no, to czym chodź, nęcimy. Pokażemy. Nie mamy tutaj żadnych... Pokażemy, bo Amura żeście złapali pięknego, no. No były trzy takie, ale... Ale finalnie właśnie, jak trzy? Jeden się wypiął? Jeden uciekł z podbieraka centralnie. Był w podbieraku, ale... Ale no. Sobie stwierdził, że jednak nie jest z nami zdjęcia, no a drugiego mieliśmy spinkę. Aha, okej. Okay. Tak, wpadnij zaraz do wody. Zobaczcie, jakie zupy panowie tutaj sobie porobili. He, to
kuleczki, orzeszki. I tutaj, Damian, co ten TNT Spicy jest, teraz tak? Tutaj masz kulki szybko pracujące z zadrawca, tu jest Spicy, 20 pokrojona na pół, bardzo szybko pracująca, możecie zobaczyć, no to już jest, ona się normalnie rozchodzi w rękach, no tak, no. W palcach. Tutaj mamy Squida. Też jak jest seria szybko pracująca. Tak, tak, dokładnie. Natomiast tu mamy ziarno. No, to zrobiliście niezłe, nie? Zadipowana jest potężnie. To jest tylko po to, żeby się przebić przez ten muł. Przez ten muł, który mamy na miejscu, w swojej miejscówce. To jest zrobione tylko po to, żeby przebić się przez zapach mułu, nie? Łowimy na to. A malutkie, tak jak widzę, przy na te 12. Tak, na bardzo drobne, nie? Spajsa i na orzeszki. Aha. Czy wszystko na ostro idziecie? Dokładnie tak. No i efekty wszystko są. Przyprawy i tak. Zajebiście, no. Znaczy efekty, no. No słuchaj, no Bigfisha. Bigfisha macie, także. Tak, no to możesz skamerować kolegę, który robi. Sebastian, moja żona podjarana twoimi hangerami. Ty z tym podjaraniem to nie podoba. Myślę, że moja małżonka też zresztą zaszczepiona mocno karpiarstwem, na pewno z twoją małżonką na pewno się dobrze zgadają. To jeszcze... Nie ma, niestety nie ma, wiesz, mam gośki mojej, ale wiesz, mega fajną zajawkę ma, jeżeli chodzi o ryby. Aha, bo wy tu w parach musieliście przyjechać. Tak. Pozdrawiam żonę od razu. Ale tam siedzą tak w parach, na tamtym brzegu. Jak to mówią, moja gościa... drzewa do lasu się nie ciągnie. Dokładnie tak. Mimo wszystko pozdrawiamy? Tak, tak, pozdrawiamy. Żadzik sytuacyjny. Damian, to odparłeś. Ja Małgosia akurat miała masę tortu, więc tak, że się jakby... No tak, bo mówiłeś, że... Ona ma zlecenie, jeżeli chodzi o torty, słodkości, to wiesz, korba, nie? Fajnie, my lubimy. Chyba nawet większe jak karpiowanie, bynajmniej na razie. Nie chcę. Zmieni się. No to dobra. Chłopaki, ale to co, będziecie spombować jeszcze dzisiaj? Czy na... Pewnie tak, zaraz. To my będziemy fajnie obserwować, będziemy sobie siedzieć z wami. To co widzisz, to wszystko idzie dzisiaj do wody. Śrutę wiadra, no. Wiadro do wody. Tak. Jego część, no, moja część. Moja część, wszyscy porówno, tak samo. Czyli nic, to zaraz zapakujemy, nie? Fajnie. Wszystkich nie można, bo ty będzie lepiej. Na to chłopaki łowią dzisiaj. Znaczy, Powerful Space, czyli mieszanka przypraw z zadrawca i Devil Kiss. Mieszanka przypraw z czosnkiem. Jest chili, tak? Czy jakieś takie ostre to jest chyba, tak? To jest seria Scorpion Chili. Aha. Czyli generalnie wszystko jest na bazie chili, ale z dodatkiem na przykład tutaj czosnku, gdzie generalnie na uroczysku, pomimo tego, że mamy okres, jaki mamy, czosnek myślę, że zawsze dawał radę, nie? No i to jest właśnie wszystko zalane. I od początku tak walicie? Od początku. Nie mamy w ogóle żadnego innego smaku słodkiego, nic. Trzymacie się jednej serii. Strategia była taka, że wjeżdżamy przyprawowo, czosnkowo, albo wiedzie, albo nie wiedzie. Okazuje się, że wiedzie. No, z czego Amury też słyną, że bardzo lubią czosnek. A ja się bardzo cieszę, że mówicie o tym, bo nie każdy chce się chętnie podzielić tutaj. To nie ma nic do ukrycia. No, na co łowi? No cóż. Gdybyś przeszedł się tutaj po stanowiska obok, na przykład tu do chłopaków, tutaj obok też do chłopaków, gdzie jeden jest tutaj od Ernesta ze Sterbajca, no to troszeczkę też im pomogliśmy, bo oni dopiero generalnie zaczynają swoją zabawę z karpiowaniem i stwierdziliśmy, że są spoko, więc możemy im śmiało pomóc. No jasne, trzeba sobie pomagać, więc... no, mimo to, że to zawody, kurczę. Tak. No i to jest wszystko, co robimy. Nic więcej. No, zresztą doskonale widzisz. No tak, ja byłem wcześniej u was właśnie, ale nie chcieliśmy przeszkadzać, nie? Bo spombowaliście, mówimy, więc tutaj przyjdziemy. Devil Kiss, tak? Z serii Scorpion, czyli... Jest bardzo ciemne. No pachnie... A co to jest w ogóle w środku? To są przyprawy chili. I to jest boster taki gęsty. Właśnie. Z płatkami, chili i tak dalej. No i oczywiście... Wy tego nie poczujecie, ale Damian może to poczuć. No, ja chcę łyka. No. Czuć czosnek? Czuć, ale po nosie daje mocno. Myślałam, że to jest takie samo. Nie wiem czemu, ale ryby z uroczyska bardzo to lubią, tak? No. No i dobrze, super. I efekt tego mogliście zobaczyć w porannym ważeniu tego pięknego amura. Był jeszcze jeden, ale stwierdził, że nie chce zdjęcia. A, spiął wam się? Tak, uciekł z podbieraka, jeden się spiął. No. Ogólnie mieliśmy trzy amury,
trzy amury, tak, no, tego trzeciego nie widzieliśmy, tak? Mhm. Więc nie ma co mówić, ile miał. Natomiast, no, natomiast ten pierwszy amur u mnie na wędce, którego mieliśmy, no, w podbieraku generalnie, no, myślę, że był albo taki sam, albo blisko tej wagi, troszeczkę większy, tak? Czyli jakieś 22-23 kilo. Nawiązując do tego, co poszła, jaka poszła fama. A właśnie. Ten amur żyje, no naprawdę właśnie. Żyje. Dobrze dwie mówię. Godziny ponad żeśmy z nim tutaj śmigali, odpompowaliśmy rybę i naprawdę ryba odżyła. Mega było ciężko i mega mieliśmy... Ja widziałem, słuchajcie, na kamerze chyba jest, jak Sebastian jeszcze w wodzie był, także mam nadzieję, że to zobaczycie. No i od tamtej pory siedzieliście cały czas. Pierwsze 30 minut był Sebastian, później ja byłem godzinę 40 z tą rybą jeszcze w wodzie. Ja później z powrotem. I później Sebastian jeszcze z powrotem. I dalej, nie? Myślę, że z 30 minut minimum. Minimum, no. I generalnie ryba odżyła, nie? I ale tak, co fama, jest fama poszła, bo tak faktycznie tam ludzie fama poszła, tak, ale to jest. No. Ale rybka żyje. Tak, był to fake news, słuchajcie, rybka żyje. Z czego się bardzo cieszymy, się mega cieszymy, mega. Bo staraliśmy byliśmy się załamani, tutaj, że po prostu wyjdzie brzuchem gdzieś tam któryś po prostu powie, że nasza ryba doszła do brzegu, nie? No. A jednak zobaczcie, no, przyszliśmy zgodnie z obietnicą, jesteśmy, gulasz widzieliście, chłopaki teraz ciężko pracują, żeby powyrzucać spomby i zestawy, a my sobie w międzyczasie będziemy odpoczywać, a później po tym wszystkim będziemy razem siedzieć, pić sobie i rozmawiać, przy okazji jeść. Poszliśmy tylko do busy na chwilę Milanka ogarnąć przed nocką, no i wracamy i teraz będziemy sobie już w końcu jeść gulasz. No i tyle, słuchajcie, czekamy na kolejne ryby. Jutro o 7 rano kolejne ważenie. Oby wszystkim uczestnikom dopisało jak najwięcej ryb tej nocy. Jeszcze w tym dniu jest małe ochłodzenie, także po prostu idzie oddychać. Jest naprawdę mega przyjemnie. Także super. To teraz was przyłapaliśmy z kamerą. Ale tematycznie dzisiaj. Tak, wódka wędkarska. To co ci wysłała, pamiętasz? Spoko. Fajna opcja. Co jednego? Klimacik jest. A popatrz, co on. Wstydzi się. Dzidzioszek, a przedtem taki był tutaj. Nie chcę, nie ten. Pies tym już nawet. Chodź, tatuś cię weźmie na rąk. Słuchajcie, klimat tutaj na tych stanowiskach jest no... bardzo dobry. Właśnie poznałam mega spoko ludzi stąd, którzy też jakąś tam zaczynają nagrywanie filmików na YouTube. Na pewno na drobie obejrzę, pozdrawiam. I idziemy tutaj teraz sobie jeść. Co to, dzik będzie? Jak już mogę tylko pokrywkę, to tak będzie bardziej widać. A to będzie? Jest chłodna, no. Okej. Okay. Tylko ciężka. Ta-da. No fajnie tak to wygląda, temat, tylko nie? Widzisz, szkoda, że najtrzota nie włączyłam. Czekaj chwilkę. Ładnie.
No wygląda jak to z wczoraj, ale troszkę rzadsze. Tak. Tak miało być? Tak, tak miało być. Bo nie, wczoraj był... I tak pachnie wczoraj w sensie, tak nie? Miało i też tak... być, nie? Strażak sama! Najlepsza bajka w dzieciństwa! Matko, jak się wszyscy zajarali strażakiem sama! Jak bit chcesz? Może sam? Pisz bit. Nie, to pisz bit. Nie, no to super. Nie, by. Nie chcę być tego. Chłopaki z Pruszkowa! Dobra, będzie. Powodź! No ja mam półkę, ja nie chcę wiedzieć. Weź te dwie minuty. A gdzie tam ta się ładuje? Bo ja byłem w tej recepcji. Dobra, dobra, jedziemy. Wjeżdżamy z challenge'em. Cicho, cicho, Artur. Artur, to słuchaj naszego kawałka. Czy sobie też no? Przyjąłem wyzwanie od Artura, bo chcę złowić wielkiego amura. Leście pstrągi i listę się nada, będzie karpy, że w mój nie siada. Nie powiem tego stanowisku obok, bo karp przecież wziął na biały robok. Nie biały robok, bo przecież zawody wrzucili my nielegal kuchę do wody. W namiocie został tylko lodzik, ale trzeba napełnić nowy spodzik. To zawody, koka i feta, leci z paletem nowa rakieta. 30 kilo to jest łatwizna. Na pierwszym miejscu znów będzie blizna. Ale to jest kurwa! To jest dobre! Sema! Nie, no naprawdę. My jesteśmy, wiesz co? No amatorzy. Jesteśmy jak on na tym filmie, znaczy wiesz. Ale oni tak fajnie, że mamy werkę stawić. Ale słuchajcie, wy musicie to... No bo ona ma fajny głos. Czy jest jeden warunek? A nie, my już mamy plan na to. Czy jest jeden warunek? Jeżeli to nie pójdzie w eter, to się nie liczy. Tak. I teledysk do tego. Ja powiem ci tak, nie wiem jak to zrobicie, macie zrobić dobrze. Nie, no co, przegracie z nami. Poszedł, stanął. No, poszedł. Puste? Poszedł. Orzeszek. Ale jak strasznie ci lekko wyszedł. A bo to amurowe branie, nie? Wyjadają to na was. Nie chciałem, żeby pojechał. Kładę się spać. Ja za chwilę robię tego ucieranca pojebanego. Ty, no takie coś dziwne w tej swojej miejsce, w tym Kenwoodzie. To są jakieś kurwa dziwne gumowe, ale jak to się kręci w koło, tak kurwa piszczy, że masakra. Nie łeb jebie, to piszczy, chłopie. Myślałem, strana, że wybuchnę, nie? Ja mówię, ja pierdolę, mówię, Gośka, weź to wyłącz. Za dwie minuty samo się wyłączy. Ja mówię, rewelacja. Mi się kolejny ciasto będzie takie pewne, że na pewno się kurwa cały dzień od rana słyszysz ciasto, łeb cię jebie. Cześć, słuchajcie, w dzisiejszym dniu ja idę na ważenie z Arturem tutaj. Cześć. Artur przygotowany, wziął bluzę, ja idę bez, no liczę, że się ociepli. Idziemy tutaj na piętnastkę, podobno mają dwa piękne amury, czyli znowu ten nie brzeg wchodzi do gry. Na dwunastkę. Aha, na dwunastkę, dobra, spoko, nie ogarniam tej numeracji. Musieli kilka stanowisk przejść, ale oczywiście, tam też dojdziemy. Także teraz zaczynamy od dwunastki i zobaczymy, co to za piękne amury. Od piętnastki, tak? Teraz jest piętnastka tutaj, stanowisko 15. I tu tych amurów nie ma. I tu tych amurów nie ma, dobra. Ale, a potem dojdziemy na dwunastkę. Do dwunastki, więc się połączymy pewnie z wami za chwileczkę. Dokładnie, o, rowerek. Macie dzień to? Dobry. Nie macie nic? Nie ma nic. Śpiochy są, wiesz, to nie nagramy ich. Dobra, tutaj wszyscy śpią, nie nagrywamy. Aha, tutaj w ogóle na 2T widzę. Mają sprzęt przygotowany na wymiankę szybką. Aha, o, bardzo fajnie. No, jak ktoś ma tyle sprzętu. O, zobaczcie, jakaś ręka, ktoś tu się przeciąga. Buziaczek. Ręka jak w Titaniku, dobra. Czyli tu nic nie ma, nie będzie ważenia, rozumiem, na tej dziewiątce. Zobaczcie, puściutko. Nic się nie udało złapać. Czyli co? Już jest komplet. No to super, nie? No pewnie. No wiesz, amury są wiesz, a
Ale krótko wiem. Dziwne, bo one są takie słabe, nie? Słabe są. A jak korujesz pod brzegiem, robią kurą przez wariacje. A potem się okazuje, że jesteśmy pościągnięci, żeby on zwrócił się. No wiem. No wczoraj po tamtej stronie tak się martwili o tego Amura. Dobra, to chlawo, półtora godziny go pakowali wczoraj. Tak. Badamy go prostowo, ale się też męczy i to człowieka stresuje tak sobie. No, bo te ryby się stresują, one są takie dziwne, no ale... No nic, postaramy się to zrobić jakoś tak szybko i bezboleśnie. Wiadomo, no nikt nie chce tutaj tej ryby uszkodzić, no. To szaleje, no. No, na chodzie tak. Aha, bo tam było, no bo na tamtej co mi wcześniej pokazywało, nie? Tak, tak. Ale co, coś. Poczekaj, poczekaj. Nie, nie. Tak, tak, zostawmy to. 22 i bym pokazuje. 10:30. Ktoś nacisnął tutaj na ten. To nie ja. Ja tylko patrzyłam. Ja się na to mi pasował, powiem ci szczerze. O. Powolutku. Ludzi się spaga z drogi. Nie chciałbym... A ja też w łazience prawie. Tutaj wychodzi z pompem. A Damian też się tam zsunął z górki wczoraj. No, poślizgnął się. No tak trochę popadało i się ślisko zrobiło. Wzywać jeszcze karetki, nie? Żeby... Jaka ryba. Pierwszy raz widzę takiego dużego. Jak dla mnie to jest duży. Nie, no to jest taki już ładny. Nie? Ładny. Dobra, ale ktoś będzie musiał mi pomóc teraz, żeby wybrać długo. Na szczęście. No i łuski też już tutaj stracił. No ja tak, wiecie. Patrzcie. Wsadzę sobie do portfela, to tak. Kasa będzie? Tak. Ale będę bogacz. O. 18:53. No piękna ryba. To kto ją w końcu wyholował? Demolito. O matka. Wasze stanowisko nie ma w ogóle zdjęcia chyba, co? Nie, no mamy. Jedno akurat tam było najbardziej lajkowane. Tak? Co, tablicę robić? Szybką? Nie, bo ja się boję, że mu się coś stanie. Dobra, stawaj go, usiądź koło niego. No właśnie, fajnie, że takie macie też podejście, że... Bezpieczeństwo rybki najważniejsze. O, proszę. Dobra, tu kolega holuje, tu pokażemy Amura. No, kawał ryby. Dobra, możesz już wypuszczać. Tak. Fajnie, puszczamy, nie będziemy tej ryby męczyć. Dobra, tam chłopaki mają karpie, więc możemy chwilę poczekać, a zobaczymy, może kiedy jest kolejny amur. Właśnie. Tak? To akurat widzisz. Byśmy no tak tu weszły teraz, po prostu te. No i fajnie, to gratulujemy. Dziękujemy. Teraz zobacz. Super ta ryba, no ogromna. Tu zaraz będziemy tablicę. Dzisiaj na śniadanie zamiast jedzenia będzie palenie, tak. Macie Katarzynkę. Nagrywamy się nawzajem. Ale to nic. Bo przed chwilą żeśmy zważyli dwa amurki, a tu... Przeleszcz. A tu opatrzcie leszcz. Ale jaki ładny. Leszcz patelnia akurat, o, patelnia już jest gotowa. Także spokojnie, wszystko... Leszczyk będzie na przebitkę idealnie. Wszystko jest pod kontrolą. Mamo, nie oglądaj tego. Kolejne stanowisko, kolejne rybki. O, smacznego! Nie macie? Ale patrz. Jedną mamy do wagi, druga się nie nadaje. Sąsiedzi? Nie nadaje się? Nie, już popłynęła. Zostaw. Waga wytarowana. O matko, jak to się chlapie, ja się odsuwam. Dobra, tak jest.
ten brzeg nasz łowi tylko w nocy. W dzień nie łowi nic. Weźmy do góry? Tak. A ja wezmę ten. Odepnę. Tak. Kubuś, weź mu tam odepnij to. Dobra. A co my tam się... Poczekaj, jeszcze nie. Dobra, teraz. Dobra. Jest. O, ładna ryba. Z workiem. Nie, bo nie, tarował. Nie, 14,58. Kali, strzelam. Och, się tam. Jest na 150 metrze, 160. Trzeba by jest? Jest, jest. Jest. On tutaj się patrzy. Dobra, i rybka do wody. Nie, nie wróciłem uwagi. Jo, kikaj od razu. No i fajnie. Z większymi rybami, bo górę złowiliśmy całkiem sporo, niestety no nie możemy przeskoczyć pewnych tam. Ojej. Jezu, jakie tło w stronę. Dla nas to wszystko. Ojej. A wy tam nie tego. To dla was wszystko jedno. Dla nas. Dla nas. I co za ryba? Dla was karpik? Mam mieszkać, czy dla was mam mieszkać? Nie ważyliśmy. Nie ważyliście? No. Bo nie mieliśmy tego rozstawionego, stwierdziliśmy, że to... Czego nie mieliście rozstawionego? A tego nie mieliśmy. A tego nie mieli jeszcze? Nie mieliśmy. Nie mieliśmy? Nie. A my mamy. I u mnie dwa urania były też. A my mamy i zaraz wam złożymy. Puste. A tego karpia kto złowił? I o której mieliście? Po 3:40. A, to 3:40? Tak... No. Co to za godzina, taka zimka? Żyje. O kurczę, ale to jakiś wielki. Nie? To taki garbaty może powiedzieć. Tak, no. Garbaty, poczekaj garbaty. To on już trochę też sobie odpoczął tutaj, nie? Jak o 3:40. Ale widzę, że strasznie nerwalnie. Panie kochany. Ile? 14,64. Może być? Bo jest strasznie nerwany. Moment, musicie teraz chwilę poczekać na nas. Na wujka, sestryjka, Arkuścia. Śliski, no jakiś on taki... A to uśmiechnij się, bo tak zrób po... Po naszemu. Po wasiemu. Hej, i co tam, jakieś ryby? Jezu, ja myślałem, że ty marchewkę jesz. Jedną mam. Aha, no jest tam w worku. O, man. Będzie w żyć. Dobra, więc to, a później zważymy worek. Nie, żeby nie wiem. Widzisz tamtej strony też? Też widzę. Super, widzimy. Ona się zatrzymie? 11:19. Zatrzymie. Wytnę Szymka, zrobię tam to dla Sylwii. Tam jest takie kółeczko, wiesz, na to kółeczko musisz nacisnąć. Bardzo zabawne. A Sylwii głowę tylko widać, wiesz? A teraz w ogóle nie widać jej. No to ma być. Dobra, to waszym już zrobiłem. I do dziewiątki. Hej, teraz już dzień dobry, wstaliście. I co, macie tu coś? Nic nie macie. Ale w ogóle na... Dobra chęci, no to super. Ale w ogóle nic, zero? Jedną bramię, ale puste. Aha, no. A tam dalej bramka. No, ale przynajmniej macie tu fajny pomysł. Siemka. Dzień dobry w nowym dniu. Tak, w nowym dniu. Trzyma tablicę. Tablicowy, dobry, spoko. Ważymy to. Tak. Uwaga. 15,26. Czyli nie, poczekaj jeszcze. Jeszcze sekundę. 15,20. Zatrzymam. Ale mam trochę jak na 15. Ładne łuski. Wiesz co, bo zostawiłem wagę na... Ja worek mam zawsze z sobą.
Nie wiem, gdzie zostawiłeś. No, zero. 14, 26, 14, 26. Ale ładnie wyglądacie, chłopaki, z tych czapkach. No. Pięknie. Mam zrobić zdjęcie samych czapek najpierw, dobra? Dobra. Korzeń, uśmiechnij się trochę. Uśmiech. Weź, bądź poważny. No Krzysiu, to tak wygląda jak mały Mikołaj. Jeszcze w okulary ciemne, wiesz. Jezu, myślałam, że na głowę to wiadro będzie. Brakuje. Szkoda czapki. Brakuje. Nie, no nie. Ale bym miała ujęcie. Zrób to. Jest trochę mało wody, wiesz? O, dzięki rybko. Chociaż ona. Ona na wysokości zadania. Dzięki. Kurde, normalnie. Ja. Oj, mogłeś wolniej wypuszczać, byłaby ładna przebitka. Mogłeś wolniej, no? Przy następnej większej będzie. Okej. Nie ma nic? Słabiutka noc. Słaba noc, no trudno. Jeszcze będziemy jeździć, bo muszę bluzy zrobić. Może później się uda. To powodzenia. Słuchajcie, my dzisiaj ekskluzywnie, to znaczy poza tostami, jemy sobie krewetki. W stylu włoskim. W stylu włoskim. No, ja już nas tak zaopatrzyłam na ten wyjazd, że chyba brakuje nam tylko jakiejś małży. Ale czekajcie, rozkręcam się. No, pycha. No nic, kochani, smacznego. Zobaczcie, taki dzień dzisiaj jest znowuż. Ponownie taki pochmurny, fajnie. O, już mówiłam o pogodzie, Damian. Tak? Oczywiście. Mi to bardzo odpowiada. Mi też, zważywszy na to, że się spaliłam i jeszcze mi nie zbrązowiała opalenizna, więc też mogę, w takiej temperaturze sobie tutaj na rybach jeszcze pobyć. Dobra, przykładam moje tosty. Słuchajcie, będą idealne, coś czuję. Dobra, to smacznego, kochani, do później. Takie tu mamy fajne warunki, można się ogarnąć. Ja już to zrobiłam na szczęście. Proszę bardzo, prysznic jest, toaletka jest, zapaszek, wszystko jest, słuchajcie. Ja jeszcze sobie doprostuję włosy. Może będę wyglądała jakoś na te ostatnie dwa dni zawodów i wracam na stanowisko do chłopaków. Słuchajcie, idziemy sobie na obiad jak co dzień. Zapominaliśmy zawsze brać kamery, bo chyba myśleliśmy już tylko o tym jedzonku. No, to każdy z uczestników na obiad. No właśnie, na tych zawodach, więc dzisiaj wam go pokażemy. Podobno będzie schabowy. Także zobaczymy. Milan, tędy! Głodni, głodni. Damian jest głodny wrażeń, żeby jakaś ryba mu w końcu dopisała. Nie, no to jak tym uczestnikom ma dopisać? My mamy rybę jej siotra. Fajnie jakby wpadł jakiś karp przy okazji, ale... No. Ale to tak naprawdę przy okazji, bo... No bo czemu siedzimy sobie, kilki sobie przerzucamy od czasu do czasu. Po obiedzie najprawdopodobniej pójdziemy już na tamten brzeg Idziemy przejście na tamten brzeg, aby porozmawiać z ludźmi, chwilę pogadać, co się działo w nocy. A o 17 ważenie tam Kasia zasuwa. Będzie z kamerą. Ja już tam zostanę, podejrzewam. I tyle. No. Idziemy na piknę. Co za nie na kot? Patrzcie, jak tutaj ładnie wszystko zagospodarowane. Jest taki ogródeczek dookoła, jest taki skalniak właściwie. No i tutaj sobie właśnie jemy obiadki. Stop! Ała. Takie tutaj obiadki codziennie dostajemy. To znaczy, wiecie, codziennie to były na talerzach, a teraz mamy w takich pojemniczkach. No właśnie, wcześniej tego nie kręciliśmy, a tak. Wszyscy tutaj wyżerkę mają. A dzisiaj nie panie gotowały, tak? Tylko to jest zamówiony catering. Tak, tak, bo sobie nie dałyby rady ze względu na to, że będzie impreza. No. Tak, dobra. No to słuchajcie, nie przedłużając. Smacznego. Bo jesteśmy głodni. Bierzemy się za to.